Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. Mamy dzisiaj 3 grudnia, czyli 5 vlogmas, bo jestem 2 dni do przodu. Tak sobie zaplanowałam. I słuchajcie, chciałam wam pokazać, bo przyszła do mnie przesyłka z 3 książkami. Oczywiście recenzje takie szaleńczo szalone będą na kanale, ale chciałam wam tylko pokazać. Zamówiłam 3 książki. Pierwsza to jest Witches Spell a Day Almanach, czyli książka, która jest na 2019 rok, na każdy dzień, taki magiczny kalendarz. Rok zaklęć. Przed każdym miesiącem mamy krótko o danym miesiącu, ale na czym to mniej więcej polega? Po prostu, otwórzmy może bardziej na środku, będzie wygodniej. Jeżeli mamy jakiś dzień, na przykład mamy 5 maj, niedziela, mamy zawsze pokazane, gdzie znajduje się słońce, gdzie znajduje się w jakim znaku księżyc, kolor dnia, kadzidło dnia i magiczne działanie na dany dzień. No po prostu rewelacyjny almanach codzienny dla czarownic. A tyle to nawet z translatorem człowiek zdoła sobie przetłumaczyć. Także słuchajcie, autentycznie bardzo fajna rzecz. To jest pierwsza książka. Druga już może nie jest taka rewelacyjna, ale chciałam dla sprawdzenia, bo to jest książka bardzo modna. Bardzo modna na zagranicznych stronach. Jest zwyczajnym kalendarzem zbindowanym. I słuchajcie, ona trochę przypomina czarumarownika. Oczywiście księżyc, słońce, tak. Miejsce na notatki, tak. I krótkie, tygodniowe jakieś notatki. Parking tylko dla mioteł, tak? Na tej zasadzie. Krótkie notatki bądź rysunki. Ja myślę, że ja sobie to potem albo zachowam, albo powycinam do księgi cieni. Albo zachowam, tak na pamiątkę, bo raczej już drugi raz tego nie kupię. Tego akurat może tak nie polecam. Dla początkujących tak. Ale mówię, to bardzo przypomina naszego czaromarownika. Nie musimy się męczyć z angielskim, możemy mieć czaromarownika. Natomiast on jest bardzo modny, jeżeli chodzi o zagraniczne fora. Natomiast no, ten pierwszy jest rewelacyjny. No i zamówiłam jeszcze taką, nie wiedziałam, że będzie tak wielka, księgę. Grimoire dla zielonej wiedźmy. I to A Complete Book of Shadows. Kompletna księga cieni. I faktycznie tak. Magia, rytuały, alfabety wszelkiego rodzaju. Otwarcie kręgu, zamknięcie kręgu. Jakieś zaklęcia, przyporządkowania, sabaty, rytuały na esbaty na przykład, tak? I tutaj są, no to jest po prostu kompletna księga cieni. Pojedynczo nam pokaże, co można robić, jak można robić. Ja będę musiała się w nią zagłębić, tłumaczyć, no niestety nie jest. O Witch's Rune, tak? Darksome Night and Shining Moon, hearken to the Witch's Rune. North and East and South and West, attend me here and my best. Typowa, no Witch's Rune ma każda księga cieni. No to jest po prostu, wiecie, typowo. Shanty, Lady of the Moon, of the Restless Sea and the Raving Earth. Piosenki też. Ciekawe, czy którąś znam. Chyba nie. No fajnie. Można sobie wpisać tytuł i też będzie grało. Samhain Musing. Także też fajnie. Recytacje, rytuały wszelkiego rodzaju. To faktycznie kompletna księga cieni, słuchajcie. Kompletna księga cieni na 300 stronach. Tyle, że po angielsku, więc trzeba będzie trochę posiedzieć nad tym. Ale na polskim rynku nie ma. O, trochę sobie ogrzałam ją, że tak powiem. Na polskim rynku nie ma takich ciekawych rzeczy, więc niestety trzeba włożyć w to energię, żeby to wyjąć. No i właśnie takim magicznym akcentem rozpoczynamy dzisiejszego, o Jezu, bało się mi wywalone krzesełku, dzisiejszego vloga. A tak sobie siedzę i w międzyczasie przeglądam gazetki świąteczne, słuchajcie, bo to się już zaczyna faza. Czas świąt z Kauflandu przybiegł był. I patrzę, co tam się dzieje. Kauflandowo. A to jakieś jedzeniowe serki. Tak patrzę, że nie ma zabawek. Tuńczyk, polędwice, szynki. Hello, Wigileum jest. No, znaczy jest zniesiony post, ale wiecie, to trzeba. Trzeba.
pościć, tradycje zachować. Tak patrzę, co tu są. Jakieś farsze z kapusty, jakieś serki pieczeniowe, Rafaella i inne ważne rzeczy. Trochę tego jest. Zastawy, zestaw patelni, zastawa. Białe zastawy to najlepiej kupować w IKEA, bo jak wam się jedno zbije, to drugie będzie. Filiżanka w miarę ładna, ale nic takiego szczególnego, patrzę, nie ma w ofercie. Kasetka, kuferek pełen tych kosmetyków, ale ja przypuszczam, że jak to w takich kuferkach kupowanych naraz, to jakość nie za ciekawa. No trochę na prezenty też jest jakichś rzeczy, ale też niezbyt ciekawie. Też niezbyt ciekawie. I jakąś mam drugą, czyżby inną, inną. Są jajka świąteczne, święta im się pomyliły. A zobaczcie, jaka słodka Milka. Można choinkę ułożyć z choinek. No, fajna sprawa. Fajna sprawa. O, biedne kurki, kurczaczki. Coś do prania, środki sprzątające, Mikołaje. Proszę bardzo, nie wiem, jak wy to widzicie, a tam widzicie jakoś dobrze. Lampki są, sople choinkowe, nie, to są te cuksy. Kalendarz adwentowy, jakieś takie cukierkowe rzeczy. No, takie świąteczne jabłuszka. Wiecie, święta pachną cynamonem i prażonym jabłkiem. I to trudno, ale po prostu tak ma być. Jestem zachwytem świątecznym. Cała. Ja tak. Oliwy, coś tam, wypieki, lalalala. Chrupki, tak, to najważniejsze na święta to są chrupki. A tu już Lego, zabawki, domki dla lalek, ciuszki. Ciuszki, ciuszki. My tego Kauflanda to nie mamy takiego bardzo dużego. O, rozdrabniacz to chyba rozdrabniacz jakiś, nie? To jest fajne. Opiekacz jest ładny, ja mam taki stary, ale też opieka. A muszę sobie zrobić jakieś, o, do włosów, ale ostatnio w Biedronku kupiłam malutką prostownicę, szczoteczkę soniczną. Są lampki, czy one są drogie, czy niedrogie? Choinki są niedrogie, zobaczcie, 35 zł, 12 takie maleńkie. Ja mam taką ubogo niedrogą, ale mi nie przeszkadza, bo i tak nie mam miejsca. Stojak choinkowy, fajna sprawa, jakby ktoś chciał przedłużacz, ale to można zwykły, nie musi być zielony. To w ogóle, te szklane znicze na groby z tymi, to mnie nie wiem czemu przeraża. Jakoś martwym, świętym, no nie, znicz z niczem tak. Wewnętrzne 3 metry kabla, białe lub kolorowe. Drogie, bo po 10 zł widziałam, tylko trzeba by wyjść do sklepu. No i świąteczne choinki. Tak to wygląda. Takie gazetki dorwałam kauflandowskie. Były świąteczne. W czasie świąt, no dokładnie tak. I jeszcze jak jesteśmy w tak zacnej pozycji, to otworzymy dwa okienka kalendarza, dlatego że pierwsze już otworzyłam, gdzie ono było tutaj. Ale wczoraj nie otworzyłam drugiego. W pierwszym była rękawiczka, w drugim jest mini czekoladka, gwiazdeczka. Proszę bardzo. A w trzecim znalazłam trójkę, też okrągła, mini czekoladka, gwiazdeczka inna. Także tutaj uzupełniam otwieranie kalendarzyka. Bardzo fajnie się otwiera, słuchajcie. Naprawdę jest sprytnie zrobiony. Kosztował całe 2,5 zł. No czekoladki są niegodne, że tak powiem, miana ogromnych czekolad, ale to nie o to chodzi. To chodzi o tradycję. No, to jest bardzo ważne. Chciałam wam pokazać, jak ładnie, no, przy tym świetle guzik widać. Smuteczek. Jak ładnie wygląda ten świecznik, który zakupiłam w Guspolu. On jest taki z bombkami, świąteczny, ładny. Chociaż ma taką ozdobę, że powiem szczerze, że jakby się nie uparł, że to są bombki, to nie będą bombki. Jest biały, czyli całkowicie w moim stylu, jeżeli chodzi o mieszkanie.
Bardzo ładnie wygląda. Ja może zgaszę Wam światło i zobaczymy, jak to wyjdzie. I voilà, jestem. Teraz widać. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo ciemno. Słuchajcie, mamy godzinę 1:30. A tak naprawdę ciemno. Zgasiłam światło. Ciemno, zimno, do domu daleko. Ale właśnie takie magiczne świeczniczki romantyczne bardzo umilają czas. Bardzo to fajnie wygląda. Robi się w domu tak cieplutko, świątecznie i klimatycznie. Także chciałam Wam pokazać. No i to jest na podgrzewacz. To się nie topi, chociaż jest zrobione z wosku. No takie fit, eko i bardzo, bardzo fajne. Bardzo romantyczne. Także odstawiam sobie i niech romantycznie będzie dalej. Trochę po ciemku z Wami porozmawiam. Mamy dzisiaj 3 grudnia, czyli poniedziałek. Wy macie te dni, filmy 2 dni później. Ale chciałam Wam powiedzieć, że tak jak usiadłam o 10 do horoskopu jednego, horoskopu drugiego, zrobiłam program, zrobiłam maile, odebrałam telefon, wrzuciłam na Insta pewne rzeczy i właśnie również też macie tutaj przebitkę we vlogu tych książek, które zakupiłam. Ten grimoire jest naprawdę wielki. Duża księga cieni, fajny. No i mamy 1:30, ja nie wiem, gdzie ta robota się po prostu, gdzie ten czas się podział z tą pracą. A jeszcze coś muszę zrobić, tylko muszę sprawdzić moją kartkę, na której są zapisane rzeczy do zrobienia. Jeszcze chyba muszę tylko faktury wydrukować, fiskal zrobić i wysłać do księgowej. Księgowa wie, która to jest. Zdjęcia na Facebooku zrobiona, sól, muszę jeszcze opisać koperty i wysłać sól, bo jeszcze są 2 adresy. Vlogi robię, hello, także jest dobrze, Instagrimoary są pozaznaczane, czyli na razie jak gdyby na poranek wszystko zrobione, ale naprawdę tak, bardzo mi się podobają te książki, bardzo, bardzo. No będę siedziała i tłumaczyła i myślę, że właśnie z tym takim spell na każdy dzień, zaklęcie na każdy dzień, zrobimy sobie tak, że ja będę starała się, tak jak używałam kroniki świateł u chłopaków, to tutaj zrobimy z tego grimoire'u, bo na przykład tak, w nowy rok, że to jest czas na bycie przygotowanym na takie energetyczne działania i można dodać magiczne intencje na przykład dla do mycia naczyń, czy czegokolwiek innego. Życzenia, że się składa, że używa się ziół do zup, kiedy się je dodaje właśnie z magiczną intencją. Będę musiała to tłumaczyć z dnia na dzień po prostu i tyle. Ale to jest do zrobienia, no to jest do zrobienia. Po prostu będą wyrocznie, troszkę więcej mi czasu zajmowało, ale myślę, że bardzo tak fajnie. A żeby dodać pasty do zębów do wody i napisać życzenie tą pastą, używając prostych słów, tak jak miłość, szczęście, zdrowie, i potem zmyć. Ten symbol będzie z taką silną intencją i będzie błogosławieństwem. No takie proste rzeczy. No, będziemy tak robić. A że nowy rok już niedługo, na każdy dzień przez 2019 rok będzie to działało. Tak jak mówiłam, ten kalendarz jest średni, ale chciałam go bardzo zobaczyć. Bardzo, bardzo, bardzo. No to zobaczyłam. Zachwycona. A grimoirek wielki, ogromny. I tak jak tu jest tytuł. A Complete Book of Shadows. Kompletna księga cieni. Są podstawowe podstawy wszystkiego. Będę to przeglądała strona po stronie, bo trzeba tak zrobić, ze względu na to, że tłumacząc sobie samej z języka angielskiego, to nie będzie prosta sprawa. No, dokładnie tak. Także bardzo się cieszę z tego zakupu. Będę też siedziała i oglądała. Lecę do dalszej pracy, bo jeszcze trochę do ogarnięcia zostało.
No i moi kochani, tutaj dalej, dalsze części rozgrywek solnych mają miejsce. Żeby umocnić świąteczny nastrój, to właśnie wyciągnęłam świąteczną zastawę. Taki piękny kubasek z motywem zaśnieżonym, różnorakim. Myślę, że bardzo ładnie się nadaje na vlogmas. Chciałam się jeszcze, moi kochani, z Wami pożegnać w kolejnym dniu vlogmas. Mam nadzieję, że jutro uda się też coś nagrać, też Wam coś pokazać. Także miłych snów brokatowych, cydru, tęczy, brokatu i turkusowego świata życzę Wam ja. I do zobaczenia w kolejnych odsłonach różnorakich filmów. Ja jestem właśnie po programie, po wieczorze z wróżką, po rytuale vlogmasowym, jutro kolejny. Także bardzo się cieszę na te 23 nasze działania. To, słuchajcie, to tak jakby co 2 tygodnie robił rytuał, a to wszystko na raz. Patrzę, że nawet widać, że jeszcze mam szminkę. Spoko. I co? Buziaki.